Cześć wszystkim. Dziś mamy 23 kwietnia i ja zdecydowałam się nagrać filmik, żeby się przed Wami usprawiedliwić, dlaczego tak rzadko dodaję filmiki i dlaczego te filmiki są takie krótkie. Część z Was właśnie o to pytała. No ale powiem od razu, że ten filmik nie będzie dla osób, które nie lubią marudzenia. Ja należę do takich osób i z reguły podchodzę do życia bardzo optymistycznie, czasami przesadnie optymistycznie, ale niestety w tym filmiku będę narzekać. Będę narzekać, co często mi się nie zdarza i czego nienawidzę, ale już mam dość tej pogody, tego, że ciągle pada, czy to deszcz, czy to deszcz za śniegiem, że ciągle wieje. Do niedawna jeszcze ziemia była zmarznięta. No ale dziś i wczoraj udało mi się zorganizować opiekę dla trójki moich małych dzieci. W związku z czym, czy pada, czy wieje, to tutaj na działce pracuję. Wczoraj przegoniła mnie tylko burza. Na godzinę musiałam zrezygnować z pracy. Wiem, że ogród nie wygląda jakby tutaj było włożone 2 dni pracy, ale tak jest. Wczoraj ścieliłam dokładnie 11 z nich kartonami. Na to dawałam chociażby cienką warstwę przekompostowanych trocin po to, żeby te kartony już zagłuszały trawę. Jak będzie troszkę cieplej, albo jak uda mi się zorganizować opiekę znowu nad moimi dziećmi, to na pewno jeszcze sobie tutaj tej materii dowiozę. Lepiej sytuacja się ma na tych grządkach, na których wysiewałam, czy to buraki, czy to marchew, na których wysadzałam bób. A jeszcze lepiej ma się sytuacja na grządkach, na których posadziłam ziemniaki, bo tam poza przekompostowanymi trocinami poszedł też przekompostowany obornik. To wszystko zwoziłam na taczkach. Tak jak mówię, jestem tutaj z tym wszystkim sama, więc idzie to bardzo wolno. Natomiast jestem z siebie zadowolona, bo praca tutaj w tym ogrodzie, który jak widać jest ogrodem z dosyć dużym nachyleniem, stąd te grządki takie w formie schodów, jest trudna. Mimo to cieszę się niezmiernie z tej działki, dlatego że jest to działka dziewicza. Tutaj poza tym, że były wypasane krowy, czy tutaj było koszona trawa na siano, nie działo się nic, więc wiem, że na tej działce nie ma chemii. I tak już musiałam się przełamać, żeby te grządki ścielić kartonami, które mimo, że są kartonami niezadrukowanymi, to tak naprawdę nie mam pewności, z czego się składają. A poza właśnie kartonami staram się nie dodawać do tego ogrodu nic, co z niego nie pochodzi, lub materię, której nie znam w 100%. Na przykład tak jak ostatnio zwoziłam sobie obornik, no to był to obornik od byków mojego dziadka, który wiem, jak karmione jest przez niego bydło. Jest karmione sianem, które sam zebrał z pól jego własnych, więc nie ma tam dodatku chemii. Ścielone jest słomą właśnie, którą on również sam zebrał, sam zasiał. Więc te kartony to rażą mnie nie tylko wizualnie, kiedy nie są dobrze okryte materią, ale rażą mnie też ze względu na to, że są nie do końca ze znanego źródła. Także
taki dzień mam dzisiaj, jakiś nostalgiczny, być może wynika to z pogody. I tak nie jestem pewna, czy ten filmik udostępnię, ze względu na to, że tutaj wieje cały czas i wiem, że takie filmiki ogląda się źle. Powiem Wam tylko tyle jeszcze na koniec, że w tych grządkach, które tutaj są okryte agrowłókniną, jest wysadzony bób. Zdecydowałam się po raz pierwszy wysadzić bób z rozsady, którą przygotowałam w domu, ponieważ bób, który wysadziłam do gruntu pod koniec marca, potem drugą turę w połowie, przepraszam, pod koniec lutego, pierwszą turę, drugą w połowie marca, do tej pory on nie wybił się ponad grunt. Jak przekopałam troszkę ziemię, żeby sprawdzić, w jakim stadium jest, to on ledwo zaczyna kiełkować. Bób, który wysadziłam jako ostatni do doniczek 16 kwietnia, jest bardziej rozwinięty, aniżeli ten właśnie wysadzony do gruntu pod koniec lutego i w połowie marca. Przyznam szczerze, no po raz pierwszy mam taką sytuację, że bób pod koniec kwietnia ma może 10 cm. No bardzo słabo, mimo że wcześniej był wysadzany bezpośrednio do gruntu, no to wyglądał dużo, dużo lepiej, no wtedy no, było się czym chwalić, teraz nie bardzo. Różnica myślę, że polega też na tym, że wcześniej uprawiałam warzywa w Niemczech, a tam jest nieco cieplej. Trwa ten rok jest naprawdę wyjątkowo chłodny, mroźny. Zresztą w Niemczech też, bo cały czas czuję kontakt z osobami, które tam pracują, które tam żyją na co dzień, więc wiem, jak to wygląda. Mimo to, no, jestem zawiedziona tą pogodą, naprawdę. Jestem nią nawet mocno wkurzona, żeby nie użyć innych słów, i myślę, że temat pogody na tę chwilę już nie będę omawiać, żeby nie padły tutaj jakieś niecenzuralne słowa. I myślę, że nawet będę już kończyć, ponieważ znowu idzie deszcz. Już taki mocniejszy, nie tylko taka mrzawka, której pewnie nawet nie widać na kamerze. Także tak to wygląda u mnie. Z czasem tutaj będę sobie między grządkami ściółkować również kartonami i na to pójdą zrębki, więc będzie to wyglądało lepiej. Tutaj sobie dołożę do tych ściółek, do tych grządek więcej materii organicznej, ale na tę chwilę muszę się zbierać, ponieważ za chwilę muszę jechać z moją córką na lekcję skrzypiec i jeszcze troszkę uda mi się tylko popracować, a resztę trzeba się zbierać. Na dziś to tyle. Pozdrawiam Was. Cześć.